Zapraszam Państwa na czasowisko wyjątkowe. Roman Paszke odwiedził ponownie Kołobrzeg. Witam serdecznie. Starsi radiosłuchacze pamiętają Pana z poprzednich wystąpień, ale było trochę przerwy. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Tak, ostatni raz byliśmy na tym samym jachcie, ale chyba 2 albo 3 lata temu. Poprzednio Warta Polfarma, a jeszcze wcześniej bardzo fajny, udany projekt MKKF, także większość związany z Kołobrzegiem. Tak. Marek Kawęcki rejestruje spotkanie i będziecie mogli Państwo zapis tej rozmowy, który słyszycie w Radiu Kołobrzeg, zobaczyć także uwieczniony w wersji wideo. No a ja się żachnę przy tejże okazji. Mam parę zdjęć Pana, mam parę, no jakieś migawki krótkie, jakieś dźwięki ocalały. No ale musimy powspominać. Proszę bardzo. Kołobrzeg, mały basenik, Wojtek Dibuła z Arkiem. Pan, no jakby mieliśmy wtedy apetyty na wytrzyny i na żagle polskie na morzu, ale nie w takiej, nie przewidywałem tak, że to minie trochę lat. Rozmawiamy jakby w innej rzeczywistości. Wszystko plastikowe, szybkie, czyszczące, świszczące. Pozmieniało się. Pana refleksja. A jeszcze tak nawiążę, bo Pan napisał piękną, poetycką książkę o żaglach. I tam są fragmenty, w których jest tęsknota za bawełną, za liną. W tym roku będzie druga. Książka, tak? Tak. Natomiast jeżeli chodzi o tęsknotę, no cóż, korzenie, to ja w ogóle się wychowałem w Gdańsku, w Polskim Klubie Morskim. To był taki okres, kiedy królowały oczywiście drewniane jachty, nazywaliśmy je samotopy, dlatego że tam przeżycie nawet na Zatoce Gdańskiej gwarantowało bardzo szybka, sprawna pompa albo bardzo, bardzo szybkie podawanie wiadra przez ilość tam par rąk, żeby wylewać wodę. Zachody słońca czasami się oglądało przez pracujące planki poszycia. Takie to były czasy, a potem oczywiście to wszystko się zmieniło. Bardzo mocny przeskok też z jachtów drewnianych na jachty z laminatów. Chociaż to nie były jeszcze jachty high-tech. Ja pamiętam, że pierwszy raz takimi łódkami high-tech to się spotkałem w 1979 roku. No, panie na pewno tego nie pamiętają, tamtych czasów, te, które to oglądają. A tak a propos, moja żona jest w ogóle z Kołobrzegu, także wszystko się sprowadza do Kołobrzegu. No i w 79 roku startowałem w polskim teamie na Admiral's Cup, kiedy wystartowały 3 polskie jachty, Hadar, Nauticus i Cetus. Cetus był szczeciński, a Hadar i Nauticus to były jachty gdyńskie, ja byłem nawigatorem na jachcie Nauticus. Moim kapitanem był Tadeusz Siwiec. Mam nadzieję, że się zobaczymy za 2 dni, może za 3 w Świnoujściu. I oprócz tego, że pamiętam te regaty jako bardzo tragiczne, tam największa tragedia w dziejach żeglarstwa, bo przecież wyścig Fastnet, ostatni wyścig regat Admiral's Cup, Fastnet w 79 roku, to był najcięższy sztorm i największa akcja ratownicza w dziejach świata chyba w ogóle, bo nie było potem takiej. Zginęło 17 żeglarzy, 4 ratowników i to były bardzo tragiczne regaty, a dla nas to była oczywiście wielka nauka. Wszystkie 3 polskie jachty dopłynęły do mety w tym ostatnim wyścigu. No, ale tam pierwszy raz spotkałem właśnie takie jachty high-tech, czyli tam były pierwsze próby związane z włóknem węglowym. Nigdy nie myślałem wtedy, że to się skończy tak, że będę budował pierwszy w kraju właśnie jacht z tych materiałów, z materiałów egzotycznych. No i w 88, przełom 88-89 rok powstało Gemini. Gemini nazywaliśmy Gemini GTX, bo to było takie z przyspieszeniem już. To był
Kadłub 12-metrowego jachtu waży około 300 kg, to możemy sobie wyobrazić jacht klasy Omega, który ma długość 6 metrów, waży, nie wiem, chyba trochę więcej. Więc to był zdecydowanie to był przełom i to był jacht, który nam otworzył drzwi, który pozwolił mi na to, żeby kontynuować przygodę taką naprawdę z wysokim C, czyli na w walce z czołówką światową, startując na jachcie morskim. Po Gemini, zresztą Gemini to była fantastyczna przygoda, pierwsze regaty, pierwsze mistrzostwa świata w Szwecji, w Marstrand, na 32 jachty zajęliśmy 20 miejsce. I muszę powiedzieć, że mieliśmy dużo szczęścia, że zajęliśmy takie miejsce, dlatego że naprawdę początki były bardzo trudne. Mieliśmy sporo szczęścia. Potem kolejne starty, potem pierwszy sponsor. To był w ogóle pierwszy kontrakt sponsorski w żeglarstwie, można powiedzieć, w Nowej Polsce, tak. Z Bankiem Inicjatyw Gospodarczych. No i zaczęły się wtedy większe możliwości. Mogliśmy tą łódkę dużo lepiej przygotować przede wszystkim, czyli i dobre żagle i technicznie byliśmy dużo bardziej sprawni. Nauka, mogę powiedzieć tak, że do pierwszego wygranego wyścigu w regatach rangi Grand Prix, czyli w takim Pucharze Świata, obejmował kilkanaście imprez w sezonie. Walczyliśmy o pierwsze zwycięstwo przez 3 lata, dopiero po 3 latach udało nam się wygrać pierwszy wyścig i potem już było lepiej. Nauka z Gemini nie poszła w las. Zbudowaliśmy w znacznie lepszych warunkach fantastyczny jacht klasy ASI40, 40-stopowe MKKF. No wcześniej oczywiście zbudowaliśmy MKKF Premium. Pierwsza łódka na Mazurach z węgla. Wygraliśmy cały sezon, a potem już to był 95 rok, potem już żeśmy się skoncentrowali tylko na startach na MKKF i to była bardzo dobra łódka, bardzo dobra załoga i naprawdę muszę powiedzieć, że dużo zwycięstw i dużo dobrych regat w naszym wykonaniu. I po 28 latach, tak, wróciłem do Anglii, do Kaus, Ciesina, Solent i wygraliśmy Admiral's Cup. No i to było coś fantastycznego, dlatego że nigdy nie myślałem, kiedy zajmowaliśmy jedno z ostatnich miejsc w zespole polskim w 79 roku, że to odwrócenie lat 97, 79, 97 doprowadzi do tego, że zwyciężymy w tych regatach. I to myślę, że będzie gdzieś tam w głowie do końca życia, tym bardziej, że mieliśmy bardzo wielu silnych przeciwników, ale takim najbardziej spektakularnym był król Norwegii Harald V, który kiedy grali polski hymn w Plymouth, to podszedł do mnie, objął mnie i powiedział: Roman, chyba ja jeden tylko wiem, ile musieli się przejść i włożyć pracy w to, żebyś ty dzisiaj słuchał hymnu swojego kraju. Ścigaliśmy się z królem prawie 10 lat, więc mieliśmy też wspólne przygody. Więc to był taki okres, który bardzo utkwił w głowie, będę go bardzo pamiętał. A potem co? Warta Polfarma, regaty, inne wyzwanie. To była taka odskocznia na inne wody zupełnie, dlatego że przestaliśmy. Już nie żeglowałem na akwenach mniejszych, na wyścigach krótkich, tylko to już były wyścigi oceaniczne. No i Warta Polfarma. Fantastyczny jacht i też bardzo, bardzo dzielna, sprawna, zawodowa załoga. Mogę powiedzieć, że to był pierwszy zawodowy zespół na wielokadłubowców w naszym kraju. No proszę pomyśleć, ile to było lat temu. Nie widać chyba. Po nas nie.
ale otoczenie wokół się zmieniło. O tych zmianach już za chwilę. Zapraszam na krótką przerwę. We Wczasowisku mam specjalną przyjemność rozmawiać z Romanem Paszkę. To jest jacht, przy którym rozmawiamy. No, Państwo go nie zobaczycie, bo w momencie, kiedy rejestrujemy rozmowę, to pan kapitan już będzie zaraz wypływał do Świnoujścia, ale jest dobra wiadomość, słuchajcie uważnie, bo zaraz będziemy rozmawiać o regatach i o tym, kiedy wpłyną jachty do Kołobrzegu i jak będziecie mogli je oglądać, jak będziecie mogli oglądać start do tych regat, do drugiego etapu, gdzie będą żeglarze, co będą robić, gdzie będzie stało Gemini. No i zaraz zapytam pana kapitana, czy pozwoli komuś wejść na pokład. Nie wiem, jakie są teraz zwyczaje. Ale wracamy do historii. W pierwszej części był pan uprzejmy przypomnieć, no tak skrótowo, ale jednak drogę przez mękę, chciałoby się powiedzieć. Nie, no droga z laurami. W zasadzie jak się wspomina, czyta, przegląda zdjęcia, to chyba same dobre wspomnienia. No i jak doszło do tego, jakby to powiedzieć, nie wiem, to tak jak ktoś, kto jeździł na nartach drewnianych i raptem ma jakieś skiki w ogóle, nie wiadomo, kosmiczne z silnikami odrzutowymi. Skok w narty z węgla, z włókien węglowych, bo takie również się robi. Natomiast jeżeli chodzi o tą łódkę, to trochę to nie jest tak, że my przyjechaliśmy się tutaj ścigać na Unity Line. Dostaliśmy zaproszenie od Piotka Stelmarczyka i po prostu ja widzę tu naszą rolę bardziej jako jednostka towarzysząca. Może tak nie do końca nam nawet wypada się ścigać, więc po prostu sobie wypłyniemy na start, popłyniemy razem z innymi jachtami obserwując regaty, ale na pewno nie w konkurencji, bo to tak jak powiedziałem, tak. Nie wypada. Natomiast spędzimy ten czas razem. Myślę, że tak jak zwykle w Kołobrzegu będzie on bardzo fajny i będzie bardzo sympatycznie. Natomiast jeżeli chodzi o regaty, to myślimy o innej łódce. Tak w głowie mamy, w przyszłym roku będą organizowane w Gdańsku regaty Mistrzostwa Europy Orku i nasze działania tak trochę bardziej idą w tamtą stronę, czyli musimy pozyskać łódkę jednokadłubową, wytrenować, potrenować z załogą. Może część mojej starej załogi uda mi się przekonać, chociaż każdy ma tam inne plany, ale spróbujemy, to jest taki okres 10-dniowy, gdzie się można sprężyć i myślę, że te regaty Orku. Też mamy gdzieś tam w głowie wyścigi w bardzo silnej konkurencji w klasach oceanicznych i też muszę powiedzieć, że bardzo poważnie o tym myślimy. Natomiast Gemini, no cóż, mam nadzieję, że jeszcze odbędzie nie jeden rejs, ale nie jest to moje myślenie pierwszoplanowe. No ale nie wszyscy jeszcze zdążyli chyba nauczyć się parametrów tego jachtu, bo on w dalszym ciągu dla kogoś, kto z żeglarstwem nie ma do czynienia na co dzień, stanowi zagadkę, wywołuje wzruszenie. I zresztą powiem panu, nie wiem na ile pan się zgodzi, no pan pisze książka druga, ale wydaje mi się, to pokolenie, które będzie patrzyło na ten jacht, będzie odczuwało takie samo wzruszenie, jak my, którzy patrzyliśmy na gaflowe ożeglowanie i to samo będzie się działo w sercu. Wielokadłubowce tak prędko się nie starzeją jak jednokadłubowce, jeżeli chodzi o postęp w osiągach, bo to są łódki konstrukcyjnie relatywnie, jeżeli chodzi o osiągi, bardzo proste. Oczywiście wprowadza się różne unowocześnienia, typu foile, hydroskrzydła i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o ten jacht, cóż, długość, może od razu opowiem o łódce, długość 28 metrów, szerokość 14, czyli możemy sobie bardzo łatwo policzyć powierzchnię obrysu kadłubów, to jest 400 m2. Wysokość masztu 35 metrów od linii wodnej,
Powierzchnia grota 240 metrów kwadratowych, przednie żagle FOK i Yankee FOK 57 metrów, Yankee 180 metrów kwadratowych, Gennaker 360, także dość dużo tego żagla. Łódka jest generalnie jest przystosowana do tego, żeby obsługiwał ją na, oczywiście na obszarach otwartych, oceanicznych, żeby ją obsługiwał jeden człowiek i nie ma tutaj problemu z tym. Przeznaczona, znaczy specyfika jachtu jest taka, że nie ma zbyt wielu imprez sportowych, przynajmniej teraz takich regat, kiedy startuje po kilka, po kilkanaście wielokadłubowców w jednej imprezie. Jest to jacht, który służy głównie do bicia rekordów. Oczywiście jak będą jakieś regaty, to pewnie tak, ale jacht jest bardzo specyficzny, bardzo drogi w utrzymaniu i co jeszcze można o tej łódce powiedzieć, ale osiągi, które... No właśnie, no, osiągi, tak. Maksymalne prędkości w granicach 39 węzłów, więc na wielu kursach ten jacht płynie prędzej od wiatru. Zdecydowanie prędzej od wiatru. Można powiedzieć, że na niektórych kursach nawet z prędkością dwukrotną jak prędkość wiatru. Czyli bardzo ma wiele cech z łodzi bojerowej, tak? Z bojera. No i myślę, że to wszystko. W ogóle łódka jest bardzo spartańska. W środku możecie sobie panowie obejrzeć. W środku praktycznie nie ma nic. Jest dwa kadłuby są symetryczne, jest kabina nawigacyjna na jednym i na drugim kadłubie. Płynie się na kadłubie i steruje się z kadłuba nawietrznego. Obsługa jest dość prosta. Bardzo duża adrenalina. Jeżeli są odpowiednie warunki, to naprawdę łódź bardzo szybko przyspiesza. Ktoś, kto sobie wyobraża, że tak duży jacht, że on przyspiesza jakoś tam stopniowo wolno, byłby w dużym błędzie. To jest jacht, który przyspiesza w ciągu 1-2 sekund, podobnie jak rasowe samochody wyścigowe, pomimo swojej wielkości. Także jest stosunkowo lekka, 10 ton. Cały jacht zrobiony z materiałów egzotycznych, czyli z włókien węglowych i na Nomexie, na plaszcze miodu. Takielunek jest również egzotyczny, dlatego że to nie są ani pręty, ani stalówki, liny, które podtrzymują maszt, tylko to jest Kevlar i PBO. Także różnica w wadze jest, gdybyśmy tutaj zastosowali, tak jak na normalnym jachcie, liny, stalówki, to takielunek by ważył 480 kg z bakszlagami, z wantami. A ten, który tu widać, to jest 58 tylko, także olbrzymia różnica. Pozwoli pan, jak będziecie teraz wielkie wejście regatowe w piątek po południu, będą mogli radiosłuchacze wejść na pokład? Jakie są tutaj zwyczaje na tej łodzi? Tak, oczywiście będzie można zwiedzić łódkę, tylko bardzo bym prosił o obuwiu sportowym, czyli miękka, w miarę jasna podeszwa i oczywiście tak. No i wyjątkowa okazja, no to już panie, macie... A panie, żeby nie były w szpilkach. Panie obowiązkowo na wosaka. No to były jeszcze te zwyczaje, tak. Kiedyś w ogóle człowiek sobie nie wyobrażał, że można wejść na pokład, no teraz już można na miękko. Główny problem, ponieważ jest bardzo cieniutka warstewka laminatu węglowego jest na zewnątrz, to jest tylko 1,2 mm. Włókno węglowe jest bardzo czułe na uderzenia, więc jak wejście w obuwiu sztywnym, twardym czy szpilkach może spowodować uszkodzenie poszycia, więc dlatego proszę, że jak ktoś będzie chciał zwiedzać, to w sportowym obuwiu. No ale bardzo się cieszymy, że jest zaproszenie, bo no mówię, ja jestem jeszcze z czasów, że w ogóle nie śmiałem myśleć. Na drewniany jacht trzeba było mieć specjalne fory u załogi. Dzieciom podoba się trampolina, dlatego że można na trampolinie trochę poskakać nawet. Panie kapitanie, teraz słów parę o regatach.
Czyli powiedzmy tak, wypływacie ze Świnoujścia, w piątek rano jest start, tak? My na pokładzie będziemy mieli czwórkę gości, którzy po prostu no, zostali na jacht zaproszeni, bo chcieli zobaczyć jak wyglądają regaty rozgrywane na morzu, więc raczej nie będziemy szaleć regatowo, a bardziej będziemy pływali gdzieś tam wśród jednostek i opowiadali jak to się inne jachty ścigają. VIP-y jakieś siadają? Tak, zaczynamy, tylko projekt, który w ogóle nie jest oczywiście związany z tym jachtem i po prostu chcemy pokazać z morza, jak wyglądają jachty jednokadłubowe, między którymi trwa walka, no więc zaprosiliśmy kilka osób, no i przypłyniemy razem z nimi tutaj do koło brzegu, potem oni wracają do Warszawy, a my pewnie popłyniemy jeszcze raz, żeby już być do końca, a też na zakończeniu do... No tajemniczo pan mówi, sfery rządowe czy nie? Nie. No bo sfery rządowe tak czasami się pojawiają inkognito. No tak, ale raczej nie. Czyli wypływacie i teraz powiedzmy kołobrzeżaną, bo będziemy tą audycję nadawać cokolwiek wcześniej. Jak się ustawić, żeby złapać klucz tego wydarzenia? Bo wszystko wskazuje, że będzie trochę wiało. Ja myślę, że gdzieś, to znaczy tak, start w piątek, w Świnoujściu przy bardzo słabym wietrze. Natomiast wszystko wskazuje na to, że droga powrotna, czyli start w sobotę do Świnoujścia, to przy wietrze takim w granicach 15-18 węzłów, czyli nie wiem, 4 stopnie w skali Beauforta do 5, ale to nie są jakieś... No ale będzie ciekawie już, no tak. Będzie troszkę fali zapewne, chociaż wiatr będzie wiał. Ale mniejsi będą mieli problem, jak znam życie, no mniejsi. Difur płynie koło Brzeski. A, no tak. Takie małe łódki to będą troszkę tańczyć na fali, oczywiście. Pan pociśnie i śmignie. Czyli jak mamy obserwować teraz? Wskazówka praktyczna. Przyjdźcie w piątek, będzie wejście, nie wie pan kierunek wiatru, będzie halsem wzdłuż brzegu, czyli na główki kierunek portu, raczej zachodni, czyli nagłówki portu, a start nie bardzo wiem, gdzie będzie ustawiony, być może gdzieś przy molo, więc będzie można na pewno pooglądać to z mola. Czyli w piątek obserwujcie po południu wejście na główkach, najlepiej idźcie do portu na główki i wypatrujcie. Później do portu jachtowego, gdzie nie wiem, czy to tak będzie, jak kiedyś bywało. Nie wiem też, nie mam pojęcia. Chciałbym, żeby tak było. W każdym razie chcę powiedzieć, że inicjatywa takich regat, w ogóle każdej imprezy sportowej, ale regat Unity Line, no i że firma, od wielu lat, tak, że od wielu lat sponsoruje regaty, no to chwała im, bo wielu żeglarzy może dzięki temu brać udział w regatach, podnosić swoje kwalifikacje, przede wszystkim no, fantastyczna rekreacja i sport, co jest bardzo ważne. Dzisiejsze życie takie pełne gdzieś tam zabiegania, interesów i ciężkiej pracy, jednak takie regaty dają ulgę i jest to świetny rodzaj rekreacji, więc tutaj mogą znaleźć swoje miejsce i ci, co chcą odpocząć, no i ci, co chcą przez jakby do odpoczynku dotrzeć ostrą walką na wodzie. Czyli do pana na pokład możemy zaprosić radiosłuchaczy w piątek po wejściu. Po południu. Tak, do momentu, jak następnego dnia będziecie wychodzić, to już bardzo trudno. Bardzo zapraszamy. Chyba, że ktoś się ukryje pod pokładem. Bardzo zapraszamy, oczywiście. Bardzo dziękuję, panie kapitanie, za cierpliwy wywiad. To jest jeden z moich dłuższych wywiadów, bo pan ciągle nie miał czasu, nie będę panu wypominał, ale ciągle był pośpiech jakiś, pamiętam. Tak, ja już nawet, no, takie miałem życie ostatnie lata, niestety... Cały czas z projektu w projekt i dość dużo. Wiem, zresztą te wejścia do Kołobrzegu też były takie gwałtowne. Dostawaliśmy paszkę leć, paszkę w Kołobrzegu. No to jest paszkę w Kołobrzegu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo i żeglarzom silnych wiatrów, znakomitej walki.
a radiosłuchaczy zapraszam oczywiście na pokład. Dziękuję. Dziękuję bardzo.